Abyś ustanowił tylko tego, który jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierzące, niepomawiane o rozwiązłość albo niekarność. Trzeba bowiem, aby biskup jako włodarz Boży był bez zarzutu, niepyszny, niegniewliwy, nieskory do picia i nieporywczy, nieżądny brudnego zysku, ale gościnny, miłujący dobro, rozsądny, sprawiedliwy, pobożny, opanowany, trzymający się słowa wiary zgodnie z nauczaniem. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem, zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia, o modlitwę za mnie, Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Powstańmy. Módlmy się za siebie nawzajem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Teraz nastąpi znak pokoju. Wiem, że są przepisy, ale to już. To się nagrywa. Trudno. I po znaku pokoju prośmy się nawzajem o spowiedź i mówię tak, żebyśmy o wpół do mogli zamknąć to nabożeństwo. Módlmy się za siebie nawzajem. Nie będziemy śpiewać, wystarczy nam trochę ciszy i Pana Jezusa, który jest z nami po końcowym błogosławieństwie Agapa. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.